Polećmy Panu Bogu wszystkie sprawy świata, ojczyzny, Kościoła, nasze osobiste. Módlmy się. Módlmy się, aby Kościół, którego symbolem jest niewiasta obleczona w słońce, zwycięsko przechodził wobec pokusy tego świata, ukazując moc i chwałę Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą archidiecezję, aby miłosierny Bóg wspierał jej pasterzy, a wiernych prowadził drogami zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby polskie wojsko, które dziś obchodzi swoje święto, strzegło bezpieczeństwa naszej umiłowanej ojczyzny i było pomocą we wszelkich potrzebach społecznych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby pielgrzymujący i przygotowujący się do rekolekcji w drodze na Jasną Górę umocnili swoją wiarę, nadzieję i miłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby ci, którzy już odeszli po wieczną nagrodę, a zwłaszcza ci, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny, radowali się przebywaniem przed obliczem Boga na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, abyśmy, wpatrując się w Maryję, pragnęli, tak jak ona, całym życiem wyśpiewywać Bogu chwałę i kiedyś razem z nią dzielić szczęście nieba. Ciebie prosimy. Za to, że możemy żyć w wolnej Polsce, za wszystkich, którzy za to oddali swoje życie, trud, cierpienie, za wspaniałą przeszłość naszej Ojczyzny, za wszystkie dobra, jakie są dla niej przygotowane w przyszłości, a dla nas są powołaniem i wyzwaniem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.